Radą Miejską w Międzyzdrojach, której reprezentantami są dzisiaj tutaj panowie radni, pan Adam Jakubowski, pan Jan Węglosz. Chcielibyśmy państwa zaprosić i zainteresować sprawą bezpieczeństwa transportu paliw płynnych, niebezpiecznych, które będą składowane w gazoporcie powstającym na Warszawie. Gazoport to, trzeba sobie uświadomić, to nie jest tylko Świnoujście. Za chwilę zaczną się, można powiedzieć, bardzo duże ilości transportu tych gazów czy różnych innych paliw drogą kolejową, jak i drogą, tutaj naszą drogą krajową. Uważamy, że zabezpieczenie, bezpieczeństwo tego transportu jest niskie. Szczególnie zainteresowane są tym gminy Międzyzdroje, bezpośrednio przyległe do oczywiście tych dróg transportowych, jak i myślę gmina Woli. W tych miejscowościach zostały zlikwidowane jednostki ratowniczo-gaśnicze. W Międzyzdrojach jest posterunek, natomiast w Wolinie jest tylko Ochotnicza Straż Pożarna. No, Ochotniczą Straż Pożarną, jak wiemy, zawsze można liczyć. Natomiast podstawą powinna zawsze być Państwowa Straż Pożarna. Świnoujście, jak wiem, będą miały nową jednostkę. Natomiast na naszym terenie powiatu kamieńskiego do zabezpieczenia tych transportów na razie nie dzieje się nic. Chciałbym Państwa naprawdę tym problemem zainteresować i wzbudzić, że tak powiem, nasze wspólne tutaj takie, no chodzi o to, żebyśmy się podjęli tych działań, póki jest jeszcze na to czas. Wiadomo, że aby oszacować zagrożenie, należy przewidywać najczarniejsze scenariusze. Dlatego, Szanowni Państwo, mam tutaj wniosek do Rady Bezpieczeństwa, znaczy do Komisji Bezpieczeństwa przy Radzie Powiatu, do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. A żebyśmy spotkali się nie przy dzisiejszej okazji, bo wiadomo, że jest dzisiaj wywołanie tematu, ale aby każdy z nas wypracował jakieś stanowisko w tej sprawie. Rada Miejska w Międzyzdrojach wraz z burmistrzem wystosowali pismo do Komendy Powiatowej w Państwowej Straży Pożarnej o zorganizowanie spotkania z komendantem wojewódzkim. Jak tylko będziemy mieli informacje, kiedy takie spotkanie nastąpi, oczywiście zaraz powiadomimy Szanowną Radę i liczymy na udział i wypracowanie stanowiska i przedstawienie na tym spotkaniu. Trzeba tą sprawę lobbować jak najdalej, dlatego że dopóki w myśl tej reguły, dopóki się nic nie dzieje, jest dobrze, nie możemy tutaj funkcjonować. Będąc na akcji z panem komendantem, na akcji katastrofy kolejowej w Tarnowie, przybył do nas wojewódzki komendant Straży Pożarnej, przybył do nas dyrektor wojewódzkiego zarządzania kryzysowego, rozmawialiśmy o tym raporcie i tak jak pan komendant sugerował, my z panem komendantem już poprosiliśmy komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej o spotkanie właśnie na ten temat. Także mamy to obiecane. Pan komendant tylko prosił o termin przyszłoroczny, dlatego że teraz już jest praktycznie grudzień i po prostu nie ma czasu. Pana Szego, bo tak jak tu kolega Damian powiedział, że to dotyczy niby gminy Międzyzdroje i Wolina. Nie, dotyczy całego powiatu. Te drogi przebiegają przez nasze terytorium i zagrożenie stwarza nie tylko terminal przeładunku gazu LNG, bo my mówimy głównie LNG. Ale proszę sobie zdać sprawę, że takim zagrożeniem jest przewóz wszelakich towarów w kontenerach. Nie wiemy, co tam jeździ, a tam jeżdżą chemikalia, przewożone są. W tej chwili rozbudowuje się baza kontenerowa w Świnoujskim porcie. Terminal bombowy, tam też kontener. Także to zagrożenie, przepływ ładunków, tak drogą międzynarodową numer 3, jak i linią kolejową. Właśnie te wypadki, które w tej chwili nastąpiły w Polsce i na naszym terenie, należy wykorzystać do tych rozmów.
I my tutaj zobowiązaliśmy pana komendanta właśnie do tego spotkania z głównym komendantem województwa, ale nie widzimy na razie efektów. Dziękujemy za tą informację, którą przedstawiła nam pani starosta, ale jednakże to jest sprawa zbyt pilna, zbyt niebezpieczny, niebezpieczny temat, tak temat, jak i później całe reakcje. I społeczność nasza jest zaniepokojona, co nasza władza zrobiła. No więc róbmy coś, ale nie w tempie takim, jakim jest, tylko przyspieszmy pewne działania, bo one są nazbyt ważne. Dziękuję.